Bardzo ważny dzień dla mieszkańców ziemi sochaczewskiej, nie tylko dla kierowców gminy Sochaczew, miasta Sochaczew, gminy Młodzieszyn, bo te gminy powiatu sochaczewskiego najbardziej skorzystają na budowie, otwarciu ronda w miejscowości Żuków w gminie Sochaczew. Inwestycja, budowa ronda w Żukowie, tego bezpiecznego skrzyżowania, to jest inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sochaczewskiego, w bezpieczeństwo kierowców i wszystkich, którzy korzystają z tego ważnego miejsca w komunikacji w swoim życiu codziennym, zawodowym, prywatnym. W tym miejscu dochodziło do różnych wypadków. To skrzyżowanie w miejscowości Żuków było jednym z bardziej niebezpiecznych na ziemi sochaczewskiej. I dlatego tu zostały skierowane środki z programu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wsparcie finansowe przekazał tu rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też mocne wsparcie, mocna pomoc popłynęły z powiatu sochaczewskiego i z gminy Sochaczew. I stojąc tu w tym miejscu, gdzie otwieramy rondo w Żukowie, dziękuję pani staroście Jolancie Gonta, wójtowi gminy Sochaczew, panu Mirosławowi Ornińskiemu, radnym gminy Sochaczew. W taki sposób szczególny dziękuję radnemu powiatu sochaczewskiego, panu Sylwestrowi Lewandowskiemu, który od lat zabiegał, podobnie jak pan wójt, pani starosta, o budowę tego ronda. Szanowni państwo, na teren powiatu sochaczewskiego polski rząd przekazał środki z wielu programów. Mówimy o setkach milionów złotych, które trafiły na ziemię sochaczewską, ale na poprawę, bardzo ważne są środki, na poprawę bezpieczeństwa na drogach, na przejściach dla pieszych. Tu trafiła kwota prawie 2,5 miliona złotych i część tych pieniędzy została zainwestowana w bezpieczeństwo mieszkańców Żukowa, mieszkańców gminy Sochaczew i wszystkich, którzy korzystają z tego bardzo ruchliwego skrzyżowania. Bardzo dziękuję jeszcze raz za współpracę. Mam nadzieję, żeby to skrzyżowanie już nie było miejscem niebezpiecznych wypadków. Rondo jest bezpieczne, funkcjonalne i niech służy naszym mieszkańcom, bo oni są dla nas najważniejsi. Dziękuję bardzo. Dzisiaj przyszedł ten dzień, w którym przekazujemy mieszkańcom nowocześnie przebudowane skrzyżowanie, które było bardzo niebezpieczne, które powodowało duże utrudnienia w ruchu, a dzisiaj mamy kolejną inwestycję ukończoną, inwestycję drogową. Zawsze bardzo się cieszymy z ukończenia każdej inwestycji, z przekazania mieszkańcom kolejnych obiektów, jak i dróg, ale najbardziej cieszą te, które poprawiają bezpieczeństwo w olbrzymim stopniu, tak jak tutaj. Bo dla nas, dla zarządu powiatu, dla rady powiatu, przy wszelkich inwestycjach drogowych właśnie bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą. Oczywiście nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie olbrzymia pomoc i wsparcie pana ministra Macieja Małeckiego, za co bardzo serdecznie dziękuję, jak i też gdyby nie było bardzo dobrej współpracy między samorządem powiatowym, a samorządem gminy Sochaczew. Ta inwestycja po raz kolejny pokazuje, że tam, gdzie widzimy wspólnie problem związany właśnie z bezpieczeństwem, nie ma tak naprawdę dyskusji. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, że te środki trzeba w swoim budżecie wyszukać i przekazać na realizację takich inwestycji. Mam nadzieję, że wypadków, jakichś kolizji niebezpiecznych już tutaj więcej nie zobaczymy. Serdecznie dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób przyczynili do tego, że rondo powstało. Dziękuję. Znajdujemy się w szczególnym miejscu na gminie Sochaczew, na mieście Sochaczew. W tym miejscu było takie dziwne, trudne skrzyżowanie. Nie wyobrażacie sobie państwo, że chyba tutaj zginęło z 10-20 osób. Wszyscy dojeżdżając do tego skrzyżowania raptem nie potrafili się odnaleźć. Wypadki śmiertelne, wypadki bardzo niebezpieczne. Nie mogliśmy sobie z tym w ogóle poradzić wspólnie, bo i rozmalowywanie linii i wieszanie różnych znaków ostrzegawczych nie pozwalało uniknąć kolejnych wypadków. Aż docelowe rozwiązanie, które zostało tu zastosowane, wprowadzenie ruchu okrężnego, będzie tym skutkiem, że tych wypadków nie powinno już tu się zdarzać. Za całą inicjatywę, za wsparcie finansowe, panie ministrze,
bardzo panu dziękujemy, bo to pana inicjatywa, pana podejmowane działania doprowadziły do i środki finansowe doprowadziły do tego, że wspólnie ze starostwem i z gminą to zadanie zostało zrealizowane. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie bardzo trudnego, niebezpiecznego dla wszystkich mieszkańców i podróżujących w tym rejonie skrzyżowania. Bardzo serdecznie w imieniu radnych, mieszkańców, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Pamiętajmy jednocześnie o inwestycji, która niedawno oddana została do użytku dla mieszkańców tej części powiatu sochaczewskiego. Mam na myśli przebudowa mostu. Te dwie inwestycje to jest wiele milionów złotych i one mają taki wspólny mianownik, o którym wspominali już moi przedmówcy. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo widzimy chociażby podczas dzisiejszego spotkania, jak jest natężenie ruchu. Zarówno most, jak i to skrzyżowanie, można powiedzieć, było jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w powiecie sochaczewskim. Dzięki współpracy, tu warto podkreślić, bo to jest bardzo ciekawy przykład współpracy samorządów między sobą, wspartych administracją rządową w osobie pana ministra. Efekt wspaniały, bezpieczeństwo, ale również i komfort przejazdu, dojazdu chociażby do naszego miasta jest zdecydowanie w innej jakości. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się do tych inwestycji przyczynili. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze raz podziękować w swoim imieniu jako radny powiatowy oraz jako mieszkaniec tej miejscowości wszystkim ludziom, instytucjom, które przyczyniły się do powstania tego ronda. Dziękuję serdecznie przede wszystkim panu ministrowi, pani staroście, panu wójtowi, panu wicestaroście. Jako mieszkaniec tej miejscowości tutaj byłem świadkiem, gdy było stare rozwiązanie, jeszcze stare skrzyżowanie zwykłe, wielu tragedii, między innymi też tragedii ludzkich. Mam nadzieję, że to rondo, ta inwestycja sprawę usprawni, że nie będziemy świadkiem już takich tragicznych chwil. Jako mieszkaniec Chodakowa, dzielnicy Chodaków, która jest opodal blisko, chcę powiedzieć, że ta dzielnica została bardzo dowartościowana wieloma inwestycjami. To jest właśnie kolejna inwestycja, która ułatwia drogę właśnie do ważnego punktu jak szpital i wcześniejsze inwestycje, które były właśnie w niedługim czasie wykonane, to znaczy dobudowa szkoły, wcześniej most tutaj wybudowany, zakład terapii zajęciowej, także dzielnica Chodaków została w ostatnim okresie bardzo dowartościowana, za co bardzo dziękuję, środkami pozabudżetowymi, co jest bardzo ważne. Także panie ministrze, pani starosto, panie wójcie, bardzo dziękuję.